Ksiądz Stanisław Janicki, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Jaworznie Borach, świętuje złoty jubileusz kapłaństwa. 4 kwietnia 1971 roku w Niedzielę Palmową ksiądz Janicki odebrał święcenia kapłańskie z rąk kardynała króla Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II. Uroczystość odbyła się w katedrze na Wawelu. Zaczęło się 10 maja w godzinach południowych, czyli w południe, w 1947 roku w maleńkiej chałupce drewnianej. Nie było nawet podłogi, tylko klepisko. Takie były wtedy czasy i takie warunki. I wtedy według opowiadania mamy i rodziców otworzyłem oczy na ten świat. Jako czwarty z kolei, jeśli idzie o rodzeństwo, wcześniej dwóch było braci, siostra i ja, a później po mnie jeszcze i brat, i siostra. W sumie było nas sześcioro. Ale jak powiedziałem, warunki materialne i były bardzo skromne, ale nikomu nie zabrakło chleba. Mama zajmowała się domem, dziećmi i gospodarstwem domowym. Tata pracował fizycznie w kamieniołomie, a potem zatrudnił się w zakładach teraz to przetwórstwa owocowego. Przedtem nazywała się to winiarnia w Brodach i pracował też fizycznie jako przy obsłudze pomp zasilających tam tę aparaturę. I tak było do 1953 roku, bo w tym czasie rodzice wybudowali nowy dom. Do szkoły podstawowej miałem około 1,5 kilometra i oczywiście droga tak zwany gościniec kamienisty i chodziliśmy i ja przede wszystkim chodziłem boso, że to były te takie warunki. A w trzeciej klasie, bo taki wtedy też panował, wtedy był czas, że w trzeciej klasie przystępowaliśmy do pierwszej Komunii Świętej. Niesamowite były problemy, żeby cokolwiek zdobyć ze stroju komunijnego. Do tego stopnia, że nie było bucików, tylko byłem w białych tenisówkach. Jeśli idzie o szkołę podstawową i o przedmioty, nie miałem problemu, bo wszystkie jednakowo traktowałem i wszystkie lubiłem. Wychowawcę mieliśmy bardzo takiego, bo był pan Bronisław, bardzo surowy. Klasa była bardzo liczna, do której chodziłem. I gdy kończyłem 7 klasę i trzeba było, bo tylko było 7-klasowe, gdy kończyłem 7 klasę i decyzja o następnej szkole. I gdy powiedziałem, odbierając świadectwo, że tak jedna z nauczycielek pyta, gdzie idę, ja mówię, do liceum, a co ci liceum da? Mówię, coś mi na pewno da. I już wtedy szedłem do liceum z tym zamiarem, że to będzie, bo ta droga już była, zrodziła się już. Na samym początku to ta myśl, tym bardziej, że po pierwszej Komunii Świętej byłem ministrantem przez cały szereg lat, a przedtem być ministrantem to nie była prosta sprawa, bo trzeba umieć było całą ministrant, tak zwaną ministranturę, czyli odpowiedzi do mszy świętej od wstępu aż do zakończenia. To było wszystko po łacinie i już wtedy łacina wchodziła w głowę. Wybrałem jako szkołę średnią liceum ogólnokształcące w Kalwarii. To było, bo było w innych miastach, Padowice czy Skawina, ale Kalwaria była najbliżej i 7 kilometrów od mojego domu rodzinnego.
Większość dochodziłem na piechotę, czyli w jedną stronę 7, w drugą 7, wracało się to i później odrobić lekcje, a przeważnie chodziłem sam, bo byłem jako z klasy i z wioski w samej tej klasie, no to po drodze jak szło, jak była droga do szkoły, to nie jedno raz powtórzyłem wszystko i wiedziałem, do którego zeszytu czy książki mogę zaglądnąć. Decyzja o seminarium to już, no ona kiełkowała, no to nie da się tak powiedzieć, że podjąć decyzję, bo ten, i to nie jest tak, że anioł przyszedł i za rękę wziął, tylko no, to coś, co się nie da, powołania nie da się do końca określić. Dar i tajemnica, jak to powiedział nasz papież, gdy obchodzili 50-lecie oni kapłaństwa, ich rocznik, i napisał to w książce, bo to jest właśnie i dar, i tajemnica. Ale to kiełkowało właśnie cały czas, tylko że nie wolno było, takie były czasy wojującego socjalizmu, że nie wolno było zdradzić tajemnicy swojej. Wybrałem seminarium, ale kiedy trzeba było do seminarium, a wybrałem seminarium krakowskie, chociaż tam zakusy były na mnie i na miejscu w Kalwarii Bernardyni i Salwatorianie tam też się przymileli, ale ja chciałem w seminarium diecezjalnym. Ale i nie wolno, powiedziałem, nie wolno było się zdradzić z tą tajemnicą do tego stopnia, że dwóch nas z jednej klasy poszło, a nikt jeden o drugim nie wiedział. Jechaliśmy razem na pierwsze spotkanie do seminarium i spotkaliśmy się w seminarium. I kolega mówi mi, co ty tutaj robisz, a ty? Bo musiałem w tajemnicy, to bo szkoła przesyłała dokumenty na uczelnię, i zdawałem jako przedmiot wybrany na maturze, zdawałem fizykę i papiery poszły na Politechnikę Krakowską, na Wydział Budownictwa Lądowego i tak dalej, i tak dalej. W dniu, kiedy przyszło zawiadomienie o egzaminach, ja papiery przyniosłem do Seminarium Krakowskiego na Podzamcze. Ciągle w liceum to nam powtarzano, nam nie chodzi o ilość, tylko o jakość. I rygor był niesamowity, nie wpuszczono do szkoły, jeżeli nie było tak zwanej tarczy na rękawie i tak dalej. A później no, na maturze, to była akurat, gdy byłem w 11 klasie, była reforma matury, że dla mnie cała matura to była łatwiejsza niż jeden z egzaminów już w seminarium na studiach. Seminarium, na pewno to było też nie tak może jak szok, jakby teraz było, gdyby z tej rzeczywistości poszli do tej rzeczywistości przed 56 laty, ponieważ no, oczywiście z jednej strony tajemnica, ale z drugiej strony też na pewno, że ze świata żeśmy wychodzili, ale nikt też nie trzymał na siłę i tam trzeba było refleksja, czy jestem na właściwym miejscu. I wciągle właśnie to, co ten kolega mi wtedy w seminarium, jak myśmy się spotkali, to powiedział, co ty tu robisz? Cały czas człowiek sobie to... A jeśli idzie o przedmioty, to było... To pierwsze dwa lata to filozofia, a następne to teologia. I niesamowite były też przeżycia, mianowicie no, trzeba było się uczyć, ale tak samo też i języki. Język łaciński, łacina to była przez wszystkie lata, a później język to łacina przez wszystkie lata, a na drugim roku jeszcze była łacina, język grecki i język hebrajski obowiązkowo, a jako lektorat, to można sobie było wybrać i miałem z francuskiego, z angielskiego i z języka migowego. A jeśli idzie o to wydarzenie, co mówię, że na tych pierwszych, no to wiadomo, w dniu egzaminu z metafizyki
A metafizyka, to zawsze, czy to już było pierwsze zdanie, to już trzeba było mieć w paluszku i na pamięć umieć po łacinie. Metafizyka est scientia considerat ens et a quaestia contur ipsum. A więc nauka, która określa byt i co się z bytem wiąże. I akurat mieliśmy egzamin wyznaczony na 6 czerwca w 1996 roku. I akurat ten dzień w historii i w mojej pamięci się zapisał i na zawsze. Bo 6.6.1966 roku zegar szedł na godzinę 6. Nas w pokoju mieszkało 6. Numer pokoju zaczynał się od 6. I jeden z kolegów się nie obudził, tylko dał nam znak, że odchodzi. Już nie musiał zdawać metafizyki, ponieważ już poznał, a myśmy dopiero musieli z wiedzę. Bo ostra niewydolność krążeniowa i serce siadło, mając 20 lat, zakończył życie. No, po skończonych studiach filozoficzno-teologicznych i poświęceniach 4 kwietnia 1971 roku w Niedzielę Palmową w katedrze na Wawelu po otrzymanym sakramencie z rąk kardynała Karola Wojtyły. Później jeszcze żeśmy mieli taki miesiąc jakby troszeczkę stażu, żeśmy jeszcze wracali, bo byliśmy ostatnim rocznikiem, który był święcony przed Wielkanocą. Później już wrócono na zakończenie studiów. I po tych święceniach i po akurat wyznaczenie parafii, to było na początku czerwca, bo już w czerwcu trzeba było się na pierwszą parafię szykować. I pierwszą parafią, do której zostałem skierowany, to parafia świętego Wawrzyńca w Rajczy na Żywiecczyźnie. To jest słynna i z tego, że tam jest obraz Matki Bożej Kazimierzowskiej, a dlatego Kazimierzowskiej, że tam król Kazimierz, jak uciekał przed Szwedami, w Żywcu zatrzymał się i podarował obraz i dał pozwolenie na budowę kościoła w Rajczy. W kościele było tak zimno, jak były mrozy, 28 stopni na minus mrozu na zewnątrz, w kościele było minus 10. Bo były nieszczelne szyby i tak dalej, i tak dalej. A równocześnie to, co było zaskakujące i co mi też, że z końcem grudnia, czy w 72 roku, odprawiałem pogrzeb chłopaka 20-paroletniego, który umarł na wściekliznę. Psychoza była niesamowita, bo w tamtych warunkach. W 1974 roku, po trzechletnim niepobycie, tylko posłudze w parafii rajczańskiej na Żywiecczyźnie, skierowany zostałem do parafii w Radziechowach, to jest bliżej, prawie w sąsiedztwo Żywca. Tam w tej parafii, to parafia rodzinna księdza biskupa Pieronka, świętej pamięci już. Także tam byłem 2 lata, parafia świętego Marcina. No i warunki też, i katecheza, i to wszędzie trzeba było dochodzić, bo to w salkach i na piechotę i tak, że po górach, dolinach, a pojazdem jaki miałem, to był rower, a potem motorower, a później syrenka. A Jaworzno to było w 1976 roku i miałem się pojawić w Jaworznie i na parafii 12 czerwca 1976 roku do u świętego Wojciecha. I akurat tak się to wszystko poskładało dla mnie i osobiście przede wszystkim, że w tym samym dniu miała siostra najmłodsza, miała ślub. I ja mam przenosiny, a siostra ma ślub. Jak się przedostać?
Bo no, jeśli idzie o, jeszcze wrócę do seminarium, na ślub siostry starszej, bo mam dwie siostry starszej, to mnie nie puszczono ze względu na dyscyplinę, po co tam pojedziesz. Więc tutaj tak zrobiłem, że byłem i... A dlaczego 12? Dlatego, że rok szkolny wtedy kończył się 10 czerwca, a zaczynał 20 sierpnia. I w Jaworznie zacząłem od razu przerażony troszeczkę w Jaworznym, bo tam i to tylko stara część kościoła i te stojące długo jeszcze tam przy nowym kościele tylko te, że strop, ale nie pokryty, nie było dachu, tylko i od razu też skierowany zostałem przez księdza Kowalczyka, dziekana i proboszcza parafii świętego Wojciecha i świętej Katarzyny, że będziesz uczył 13 i będziesz uczył 14. Z 13 to będzie na miejscu, to było w salce na tak zwanej organistówce, a 14 to była tutaj na Borach, taka salka na ulicy Granicznej i tutaj trzeba było dojeżdżać. Jeśli idzie o początki duszpasterstwa, powiedziałbym tu w tej dzielnicy, to zaczęło się to wszystko w salce katechetycznej. Bo pani świętej pamięci Janina Kuglerowa, która się opiekowała tym domem, gdzie była ta salka i ona przygotowywała, poprosiła, proszę księdza, co by było, gdybym robił raz w tygodniu, ksiądz przyjechał godzinę wcześniej, ja biurko nakryję i świeca ksiądz przywiezie wszystko, co do mszy świętej. I zaczęło się od seniorów, od starszych i chorych, którzy raz w tygodniu mogli na mszy świętej uczestniczyć. I to było w środę. Nie w niedzielę, tylko w środę. Później powstał problem albo remontować tamtą salkę katechetyczną, albo budować nowe. I akurat trafiliśmy na sprzyjający czas, że wybudowaliśmy tą obok tutaj kaplicę, że będzie jako salka katechetyczna. I w tym momencie nastąpiło, że powrót religii do szkół, decyzja i powrót religii do szkół. I wtedy już i w 13, i w 14. Ale to było, więc pasterka w 1987 roku, pierwsza msza święta była odprawiona w tej tutaj obok kaplicy. I później znów, ponieważ ludzi było, przybywało i zaczęło się dyskutowanie i decyzje, podjąć decyzję, czy powiększamy, czy budujemy nowe. Padło, że budujemy nowe. Akurat o tyle tutaj było, nie było problemu z tą, tutaj, z tym placem, ponieważ ten plac należał był własnością parafii świętego Wojciecha. A dlaczego? Dlatego, że jak budowano liceum jedynkę w Jaworznie, to zabrano tam kościelne pola i tutaj dali w zamian. Tutaj były takie pastwiska i stawy i tak dalej, szuwary. Nic tutaj nie było, nieużytki. I tutaj potem na tym, najpierw to jako parafia świętego Wojciecha tym zarządzała, a później jako tutaj parafia została erygowana, to już jakby w 92 roku, kiedy był podział na diecezję i tu Jaworzno zostało w Sosnowieckiej, więc na Borach parafia została erygowana, czyli ustanowiona 26 sierpnia 1994 roku. I od tego czasu zaczęło się budowanie, wnoszenie murów i aż do stanu, że w 2000 roku był stan jeszcze, można powiedzieć, nie surowy, ale taki, że można było odprawić mszę świętą i wmurować kamień węgielny. I tego dokonał ksiądz biskup Adam Śmigielski,
dokonał tego 17 grudnia w 2000 roku. I kamień, ten, który został wmurowany, poświęcony był w 1996 roku, w 30 czerwca przez Jana Pawła II w Rzymie. Tam kiedyś byliśmy na 25-lecie naszego kapłaństwa. Obraz wzorowany na obrazie wileńskim i żeby nie było, że tutaj będzie tylko ten obraz, bo na początkowo on zawisł na ścianie, tylko trzeba byłoby dużego podświetlenia, więc propozycja była, że ten obraz zostanie jako pamiątka powstania tej parafii i tej silnej tu wiary, a w oknie, który był za tam wschodnim, jest witraż Pana Jezusa Miłosiernego, ten Łagiewnicki. Ten. Relikwie mamy świętej siostry Faustyny i relikwie świętego Jana Pawła II, tylko relikwiami tymi jest kawałeczek z pasa papieskiego i różaniec, na którym się modlił Jan Paweł II. Czasami mówię, czy pokażcie mi tutaj obraz w kościele, obraz świętej rodziny. Mówi, nie ma. A właśnie, że jest, tylko że jest to panoramiczny, bo jest święty Józef w kaplicy, ołtarz świętego Józefa, Józef bez dzieciątka, Maryja też niepokalana, a w środku Pan Jezus, czyli w tabernakulum, czyli jest tryptyk, jest tryptyk świętej rodziny. Nie pamiętam, bo nie znam historii tego krzyża, który tutaj został podarowany, skąd przyniesiony, bo nie szukałem, ale jest tam przy wejściu do przedsionku kościoła zawieszony. Nie ma tutaj malowideł na ścianie, jak najbardziej, tylko to stacje Drogi Krzyżowej i też postaciowe, a zresztą to trzeba będzie zobaczyć. I jedyna parafia, w której, albo jedyny kościół chyba w Jaworznie i nie tylko, w której czegoś nie ma, gdzie indziej wszędzie są. Tutaj nie znajdzie się żadnej skarbonki. Nie ma żadnej skarbonki. To jak jest jakaś składka, to się zapowiada i do koszyczka. A tak mówię, bo jak czasem pytam się, czego tu nie ma? Wszystko jest. Pokażcie mi skarbonkę. No. A równocześnie też budowa tego kościoła. Nie było zbiórki po domach, absolutnie, tylko z tego, co, bo ja zawsze mówiłem, liczę na Boże miłosierdzie, i na wasze miłosierdzie, czyli na ofiarność. I z tego mamy to, co mamy. No, mogę powiedzieć, że pielgrzymy to już stałem się w dzieciństwie, albo we szkole średniej. Jak zacząłem pielgrzymować, tylko chodzić do szkoły, no to już byłem parę z okna klasy licealnej, to widziałem klasztor. No to, a i do Kalwarii to się chodziło, drapnął na nogach rodzinnie, a równocześnie to było też, że zawsze przez naszą wioskę szły tak zwane kompanie, bo myśmy to nazywali to pielgrzymki piesze, bo teraz wszystko zmotoryzowane, ale kompanie, które myśmy oglądali, ile ich gdzie, skąd idzie, słychać było, bo śpiew i tak dalej, i tak dalej. No i troszeczkę nabrałem takiego ducha i chodziłem na te odpusty, te sierpniowe, zwłaszcza kalwaryjskie. A tutaj, no to gdy przyszedłem do Jaworzna w 76 roku, to akurat nie było pozwolenia na pielgrzymkę, bo były rozruchy w Radomiu wtedy. Ale w następnym roku był taki tradycja, że dochodzący nowy wikariusz miał być przewodnikiem pielgrzymki. A dochodzący, który doszedł,
miał iść na pielgrzymkę i w czasie pielgrzymki zachorzał, źle się poczuł, zachorował i propozycja księdza seniora, który wtedy, bo tam wśród księży wikary, który był senior, że czy bym nie poszedł. Ja mówię, no to pójdę. No jak zacząłem w 77, to idę do dzisiejszego dnia. Jeżeli, bo ubiegłoroczna była duchowa, a jeżeli się mi tylko to wszystko już zgłosiłem, bo pielgrzymka zaczyna się w styczniu, kiedy trzeba już tam rezerwować miejsca i potem to już moja będzie 45. To było takie kapłaństwo i też, że to nie jest kapłaństwo jako własność danej osoby, czyli moje, tylko Chrystusowe. I tutaj to, co zawsze jest to mówione, że sacerdos alter Christus, czyli kapłan drugi Chrystus. I to trudno sobie czasami to nawet uświadomić, wobec jakiej tajemnicy się staje, kiedy się mówi przy słowach konsekracji, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, a to jest Chrystusowe. I to jest w tym momencie niesłychana tajemnica. I to, że człowiek nie ma, to nie jest ksiądz, to nie jest anioł. I są słabości, bo przez święcenia nic ludzkie nie zostaje odjęte, ale równocześnie ciągle pamiętać trzeba o jednym. Że zresztą to, co miałem i na obrazku prymicyjnym i tam mam na obrazkach teraz pamiątkowych na jubileusz napisany cytat obecnie już świętego Jana 23, że w każdym człowieku trzeba najpierw widzieć to, co dobre.